Witajcie, witajcie. 490 zł cashbacku mam dzisiaj dla Was, ale jest czas tylko przez 2 dni, czyli dzisiaj w czwartek, 29 czerwiec i jutro, 30 czerwca w piątek jest ostateczny termin, aby odebrać ten cashback. Więc jeśli jesteś osobą, która być może ma swój telefon na kartę, być może jesteś osobą, której kończy się abonament w tym miesiącu i szukasz jakiegoś rozwiązania i chcesz przenieść gdzieś swój numer do innego operatora, to zdecydowanie polecam Ci operatora FM Mobile. A więc jeszcze raz powtórzę, 490 zł do odebrania w formie cashbacku na zakup dziesiątki tysięcy produktów w sklepie internetowym FM World. I jeszcze raz powtórzę, jest to oferta dla osób, które chcą przenieść swój numer i zachować go w FM Mobile lub wziąć nowy numer na przykład dla dziecka czy nawet dla siebie. Ale mało tego, następnie każdego miesiąca po opłaceniu abonamentu 49 zł będziesz otrzymywał 40 zł cashbacku znowu na zakupy w sklepie internetowym FM World. Jeśli jesteś zainteresowany taką ofertą, zobacz ten film do końca. Teraz pokazuję, jak ja właśnie zamawiam sobie nowy numer dla dziecka, a następnie jutro z samego rana, bo jeszcze będzie czas, jutro cały dzień na to, aby przenieść swój numer lub wziąć następny. I ja właśnie ten jutrzejszy dzień jeszcze wykorzystam na to, aby przenieść jeden ze swoich numerów do FM Mobile i otrzymam kolejne 490 zł cashbacku, więc będę miał już prawie 1000 zł cashbacku, a następnie co miesiąc będę otrzymywał na te dwa numery 80 zł do wydania w sklepie na dziesiątki tysięcy produktów. Jeśli wydaje Ci się, że ta oferta właśnie dotyczy Ciebie, koniecznie wysłuchaj tego filmu do samego końca. Zachęcam Cię, abyś dołączył również do grupy, na której dzielę się tymi różnymi informacjami, między innymi odnośnie właśnie tego cashbacku. Link znajdziesz w opisie tego filmu, także wejdź tam. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału, do pozostawienia łapki w górę i zostawienia jeszcze jakiegoś miłego komentarza, przywitania się. Także nie przedłużając już tego wstępu, zapraszam Cię do oglądania tego wideo dalej po to, aby poznać więcej szczegółów. Cześć, witam Cię ponownie. W tym wideo poradniku pokażę Ci, jak zamówić nową kartę SIM z nowym numerem telefonu w abonamencie FM Mobile. W FM Mobile możesz oczywiście wziąć nowy numer, możesz przenieść swój stary numer z innego operatora do FM Mobile, możesz też przenieść ofertę z karty na abonament w FM Mobile. W dzisiejszym filmie, tak jak mówiłem, będziemy zakładać nowy numer, a w kolejnych poradnikach pokażę, jak przenieść numery z innych operatorów do FM Mobile. A więc tak, zachęcam Cię przede wszystkim do wejścia na stronę simfm.pl. Znajdziesz tutaj przede wszystkim podstawowe informacje o tym, jak założyć konto, aby czerpać z dodatkowych korzyści w FM Mobile. Niżej na stronie dowiesz się o naszych ofertach, gdzie możesz wziąć abonament bez telefonu, możesz wziąć abonament z telefonem, możesz również wziąć ofertę internet domowy. Na tej stronie zawsze znajdziesz aktualne oferty, także zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony, a przede wszystkim skorzystania z poradników, które tutaj się znajdują. Aby skorzystać z którejkolwiek oferty, najpierw potrzebujesz mieć założone konto w FM Mobile, przede wszystkim po to, aby otrzymać taką kartę rabatową i mieć wszystko co najmniej o 30% taniej niż użytkownicy, którzy nie zakładają konta, a chcieliby otrzymać takie oferty. A więc rozsądnie jest założyć najpierw konto, gdzie tutaj masz link do rejestracji, a tutaj film instruktażowy, jak to dobrze zrobić. Założenie konta nie powinno zająć Ci więcej niż 5 minut i jest to ogólnie bardzo prosty proces. Ja swoje konto w FM Mobile już mam, a teraz będę korzystał z oferty abonament bez telefonu za 49 zł 90 groszy miesięcznie, przy czym dostanę zwrot w postaci cashbacku 40 zł 57 groszy na swoje konto, a w ofercie będę miał 20 GB internetu do wykorzystania, a wszystkie połączenia do krajowych sieci komórkowych oraz numerów stacjonarnych będą darmowe i bez limitu. W tym mamy oczywiście SMS-y i MMS-y. Czas trwania umowy to 24 miesiące. Dodatkowa, tylko jednorazowa opłata aktywacyjna to tylko 1 zł. I tutaj mamy opcję do wyboru, czy wybieramy nowy numer, czy przenosimy numer, czy przechodzimy z karty FM na abonament FM. W tym przypadku wybieram nowy numer, a więc klikam sobie tutaj. Ale pamiętajcie, że oczywiście najpierw wcześniej potrzebujemy swoje konto i numer partnera. Ja już założyłem sobie konto, mam numer partnera, a więc mogę kliknąć sobie tutaj nowy numer przy tej ofercie. Wyskakuje nam takie okienko, możemy zostawić tutaj numer kontaktowy, wtedy ktoś z firmy będzie kontaktował się z Wami z ofertami bieżącymi, które są w FM Mobile, ale mnie to za bardzo obecnie nie interesuje, nie chcę, żeby ktoś do mnie dzwonił, więc zamykam sobie to okienko i przechodzę niżej do tutaj wyboru dokładnego abonamentu, który mnie interesuje i do dokładnej opcji, którą chcę wybrać. A więc interesuje mnie oferta z
start 24 miesiące, 49,90, cashback, tak jak mówiłem wcześniej, 40,57 i tutaj to, co mówiłem wcześniej, naciskam jeszcze raz, wybieram. Tutaj podajemy nasze dane, czyli numer dystrybutora, w moim przypadku będzie to ten numer, oraz hasło do logowania, które utworzyliśmy podczas zakładania konta. Ja już sobie wpisuję to hasło i klikam potwierdzam. Przeglądarka pyta się, czy zapisać to hasło, daję sobie zapisz. Niżej możemy zerknąć na nasze zamówienie. Mamy tutaj kolejne potwierdzenie tego, co zamawiamy, a więc będzie to abonament bez urządzenia. Nowy numer, tutaj jeszcze teraz mam opcję ewentualnie zmiany na przenoszę numer, przedłużam umowę lub przechodzę z karty FM Mobile na abonament. Widzimy, że opłata miesięczna to tylko 49,90, czas trwania umowy to 24 miesiące, w ofercie z FM Cashback o wartości 40 zł 57 groszy. Możemy zejść sobie niżej. Widzimy jeszcze dokładne szczegóły oferty, jak 20 GB internetu na cały miesiąc. Oczywiście w nowym miesiącu znowu mamy kolejne 20 GB do wykorzystania i bez limitu wszystkie rozmowy na połączenia krajowych sieci komórkowych, połączenia na numery stacjonarne, połączenia wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych, wiadomości SMS, MMS i czas trwania umowy 24 miesiące. Wszystko się tutaj u mnie zgadza. Klikam przycisk dalej. Znajdujemy się obecnie w koszyku, gdzie znowu mamy podsumowanie, że mamy tutaj ofertę dla partnerów biznesowych, start 24 za 49,90, urządzenia brak, rodzaj karty SIM, karta uniwersalna standard, w ofercie mamy internet w abonamencie 20 GB i znowu bez limitu wszystkie rozmowy, SMS-y i MMS-y. Poniżej możemy wybrać rodzaj faktury, e-faktura, która przychodzi do nas na maila, jest za 0 zł, a jeśli chcielibyśmy, aby przychodziła nam papierowa faktura do domu, jest to opłata 10 zł miesięcznie. A więc nie wydaje mi się, żeby był sens wybierać fakturę papierową, która przychodzi do domu. Lepiej niech przychodzi e-faktura, która nic nas nie kosztuje. Mamy tutaj niżej informację, że wybrałem e-fakturę. Powiadomienia o wystawieniu e-dokumentów będą wysyłane na podany adres e-mail i nie ma z tym związanych żadnych kosztów. Dostawa naszej karty SIM i umowy będzie wysłana kurierem. Mamy tutaj 0 zł opłaty za to, a więc karta przyjdzie do nas totalnie bezkosztowo i bez dodatkowych opłat. Mamy tutaj niżej informację, że wybrałeś wysyłkę kurierem, doręczenie przesyłki w dni robocze w strefie miejskiej między godziną 9 a 17, poza strefą miejską między godziną 9 a 14, koszt wysyłki to 0 zł, przesyłka z dokumentami zostanie wysłana firmą kurierską DPD Polska Spółka z o.o., przed doręczeniem przesyłki zostanie wysłana informacja na e-mail i SMS z numerem listu przewozowego oraz adres najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Bardzo ciekawą opcją poniżej są jeszcze różne promocje i ja dzisiaj skorzystam z jednej z nich, bo trwa taka do końca czerwca 2023 roku, a nawet dwie promocje, bieg po sukces i tutaj jeszcze taki voucher Summerfest i tutaj mogę podać sobie ten kod. Kod na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób: FM SUMMRFEST i można dać aktywuj kod vouchera i widzimy, że dostajemy cashback 350 zł na nasze konto do wykorzystania w sklepie FM World. I mamy tutaj właśnie tą informację, że możemy go wykorzystać nabywając produkty w FM World Polska. Ale jest to promocja tylko do końca czerwca, więc nie wiem, kiedy oglądasz ten filmik, ale być może ten kod jest już nieaktywny, ale może są aktywne inne vouchery, dlatego zapraszam na naszą grupę Telegram, gdzie jak takie promocje się pojawiają, od razu informuję o takich promocjach. Dlatego warto dla Ciebie, aby być na takiej grupie, bo będziesz ciągle na bieżąco z tym, co dzieje się w FM Mobile. Link do grupy oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Ja w tym czasie akceptuję regulamin i klikam aktywuj kod vouchera. Widać, że proces wstępnej aktywacji vouchera przebiegł pomyślnie. Aktywacja zostanie zakończona wraz z finalizacją zamówienia. Obecnie są dwie promocje, tak jak mówiłem wcześniej. Jest jeszcze druga promocja, bieg po sukces. Klikam sobie w to i wpisuję tutaj taki kolejny kod. Ten kod też zmieni się w najbliższym czasie, więc znowu podam na grupie aktualny kod po 30 czerwca, jaki będzie, bo na pewno jakieś promocje po 30 czerwca też będą. I klikam sobie aktywuj. Ten kod upoważnia mnie do kolejnych 100 zł, a więc mój cashback będzie aż 450 zł za to, że wezmę nowy numer lub przeniosę numer do FM Mobile. Oczywiście akceptuję regulamin i aktywuję kod. Proces wstępnej aktywacji promocji bieg po sukces przebiegł pomyślnie. Aktywacja zostanie zakończona wraz z finalizacją zamówienia. A więc możemy zejść znowu niżej. Widzimy, że dwa vouchery są aktywne i przechodzimy dalej. W tym momencie musimy podać nasze dane osobowe. Tutaj jeszcze u góry widzimy aktywne promocje, czyli widzimy, że tutaj mamy użyty voucher FM Summerfest. Daje nam to cashback 350 zł i drugi voucher bieg po sukces, który daje nam
100 zł cashbacku. A więc po sfinalizowaniu tego zamówienia na abonament, na moje konto w sklepie wpadnie 450 zł do wykorzystania na wszystkie produkty w FM World. Poniżej mamy jeszcze potwierdzenie naszych danych, czyli partner biznesowy. Jestem partnerem biznesowym, bo założyłem sobie konto, to o którym mówiłem na początku tego filmu, a po założeniu konta otrzymujemy taki numer partnera biznesowego i tutaj widzimy, że jest to ten numer, którym logowaliśmy się, aby zamówić tutaj ten abonament. Rodzaj klienta to osoba indywidualna w moim przypadku i poniżej muszę wypełnić swoje dane osobowe, czyli tak jak widać tutaj podaję imię, nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu, e-mail, na który będziemy otrzymywać faktury i numer telefonu do kontaktu, taki, który teraz obecnie jeszcze mamy. Poniżej, tak jak widzimy, musimy wypełnić dane adresowe, czyli podajemy miejscowość, wybieramy województwo, kod pocztowy, ulica, numer domu lub ewentualnie jeszcze numer mieszkania. Możemy jeszcze zaznaczyć tutaj dwa pola, ale tylko w przypadku, jeśli nasze adresy do korespondencji czy do dostawy są inne niż te, które podamy tutaj. Jeśli są te same, to nic tutaj nie zaznaczamy i nie wypełniamy dodatkowych żadnych innych pól. Poniżej mamy jeszcze informację o sposobie płatności za zakupy. Jest tutaj informacja, że jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi mniej niż 10 zł, prosimy Cię o przelanie kwoty na numer rachunku bankowego Raiffeisen Bank Polska SA. I tutaj mamy numer rachunku. Termin płatności wynosi 14 dni. A jeśli wartość zamówienia przekroczy sumę 10 zł, przygotuj odliczoną kwotę, którą wręczysz kurierowi przy odbiorze. Poniżej jeszcze są kolejne dane. W zależności od wyboru, czy wybieramy potwierdzenie naszych danych na e-mail, czy wybierzemy potwierdzenie na telefon SMS, to tutaj w odpowiedniej rubryczce podajemy e-mail, tutaj jeszcze raz go podajemy w celu potwierdzenia zgodności danych lub możemy zrobić to poprzez SMS, czyli wtedy klikamy sobie tutaj SMS, wprowadzamy numer telefonu, a później tutaj jeszcze raz go podajemy. Poniżej musimy zaznaczyć zgody. Najlepiej zrobić to tym przyciskiem, wtedy wszystkie zgody zostaną zaakceptowane i na samym dole mamy przycisk dalej. A więc ja teraz zabieram się za uzupełnienie tych wszystkich danych, zaczynając od imienia i nazwiska, później dane adresowe, następnie tutaj na razie nie robię nic, tutaj wybiorę sobie potwierdzenie e-mail, podam e-mail, tutaj jeszcze raz go podajemy, zgody mam już zaakceptowane i klikam przycisk dalej. W momencie, kiedy podaję serię i numer dowodu osobistego, pojawia się taka informacja, że celem przyspieszenia procesu rejestracji oraz weryfikacji prosimy o dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu tożsamości. Dołączenie dokumentu jest dobrowolne, w przypadku jego niedołączenia procedura rejestracyjna i weryfikacyjna pozostanie bez zmian, czyli wysłanie tutaj ewentualne zdjęcia swojego dowodu osobistego jest zupełnie dobrowolne i możemy to zrobić, ale wcale nie musimy. Więc jeśli tylko chcemy, aby szybciej przeszedł cały proces rejestracji i weryfikacji i wydanie nowego numeru telefonu, możemy dołączyć zdjęcia swojego dowodu osobistego, ale jeśli nie zależy nam na czasie i nie chcemy tutaj udostępniać swojego dowodu osobistego, wcale nie musimy tego robić. Ważną informacją jeszcze jest to, że jeśli chcemy wysłać tutaj zdjęcia swojego dowodu, to możemy na tych zdjęciach sobie w programie na komputerze, w najzwyklejszym edytorze zdjęć, możemy narysować takie krechy, przekreślić ten dowód i napisać pod spodem, że jest to tylko i wyłącznie do użytku FM Mobile i możemy to zrobić i na przedniej stronie, i na drugiej stronie, na odwrocie. Wtedy jesteśmy o wiele bezpieczniejsi, że nie zostanie ten dowód też do niczego wykorzystany oprócz rejestracji w FM Mobile. Ale tak jak powiedziałem, wcale tych zdjęć nie musimy tutaj załączać. Mamy tutaj jeszcze poniżej informację, że informujemy, że dołączone dokumenty zostaną automatycznie usunięte z serwera po zakończeniu procesu weryfikacji oraz w przypadku niesfinalizowania zamówienia. Ja takie zdjęcie przekreślone dołączę sobie tutaj przyciskiem Choose File. Tutaj sobie dam jedną stronę dowodu, zdjęcie takie pokreślone, drugie z drugą stronę dowodu pokreśloną. Załączę sobie te zdjęcia w celu szybszej rejestracji i weryfikacji. Ok, ja już wszystkie swoje dane mam wypełnione, zdjęcia pozałączane, przekreślone, maile podane, wszystko mam uzupełnione, wszystkie zgody zaakceptowane i klikam przycisk dalej. Po kliknięciu dalej przeniosą nas na tę stronę i tutaj widzimy, prosimy o potwierdzenie zgodności danych poprzez przepisanie kodu przesłanego na wymieniony e-mail bądź na podany numer telefonu w formie SMS. Ja podałem e-mail, więc otrzymałem już e-mail z jednorazowym kodem weryfikacyjnym i tutaj teraz sobie z tego maila wpiszę ten kod. Gdybyście nie otrzymali takiego kodu, możecie kliknąć tutaj, aby wygenerować kod ponownie, ale ja dostałem kod, więc tylko go sobie tutaj przepiszę. Jeszcze raz przypomnę, jeśli wybraliście opcję poprzez numer telefonu, to na pewno dostaliście już SMS-a z kodem, który trzeba tutaj wpisać i nacisnąć składam zamówienie. Jeszcze tylko pokażę, jak wygląda otrzymany e-mail z FM Mobile z kodem potwierdzającym, a więc to jest taka tylko króciutka wiadomość, więc należy tylko skopiować i w
wkleić tam ten numer do formularza. Ja wpisałem już swój kod i klikam, składam zamówienie. Poniżej mamy podsumowanie. Widzimy tutaj numer naszego zamówienia i informację, że zostało zarejestrowane i oczekuje na weryfikację. Poinformujemy Cię o dalszym procesie zamówienia. Po lewej stronie mamy adres, który podaliśmy i wszystkie nasze dane osobowe, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, po prawej stronie adres doręczenia przesyłki i jeszcze poniżej formę zamówienia, nowy numer, poniżej kolejne informacje, jakie kody wykorzystaliśmy, jeszcze niżej widzimy listę zamówionych produktów, wszystko mi się tutaj zgadza, start 24 na 24 miesiące, 49,90 zł, dzięki której otrzymam FM cashback o wartości 40 zł każdego miesiąca, kiedy będę opłacał tą kwotę 49,90, a więc tak naprawdę kosztuje mnie ten abonament na telefon tylko 9 zł, bo 40 mogę wykorzystać w sklepie na zrobienie zakupów. Poniżej widzimy jeszcze informację, że mam tutaj brak urządzenia, rodzaj karty, karta uniwersalna. W ofercie wszystko się zgadza. Wybrałem e-fakturę, dzięki temu nie będę musiał dopłacać 10 zł do abonamentu. Kurier doręczy przesyłkę do mnie osobiście, a wcześniej zostanę powiadomiony SMS-em i mailem o numerze listu przewozowego oraz podany zostanie adres najbliższego oddziału firmy kurierskiej, gdyby była taka potrzeba. Poniżej jeszcze widzimy informację, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, nie licząc dnia złożenia zamówienia. I jeśli nie możemy w tym czasie odebrać przesyłki kurierskiej, to trzeba skontaktować się z biurem obsługi pod numerem 487279900. Na samym dole jeszcze tylko podsumowanie kwoty zobowiązania miesięcznego to 49,90. Możemy zejść sobie jeszcze niżej. Widzimy tutaj naszą opłatę aktywacyjną, że jest to tylko 1 zł, które będzie dodane do faktury, a obecnie do zapłaty mamy 0 zł. Mamy tutaj jeszcze takie ważne informacje, o których trzeba pamiętać, że przesyłkę może odebrać tylko osoba, na którą jest wystawiona umowa. Dodatkowo przy odbiorze należy pokazać kurierowi oryginał dowodu osobistego oraz jego kserokopię. Mamy jeszcze informację, co się teraz wydarzy, czyli zweryfikujemy Twoje zamówienie. My mamy przygotować dokumenty, czyli dowód osobisty i kserokopię. Następnie przyjedzie do Ciebie kurier i trzeba będzie podpisać umowę, a na sam koniec korzystać z FM Group Mobile. Możemy albo wrócić do strony głównej, albo wydrukować zamówienie. Ja sobie wydrukuję jeszcze to zamówienie. A więc tak wyglądał cały proces wzięcia nowego numeru w FM Mobile i podpisania umowy na 24 miesiące za 49,90 w ofercie, którą widzieliście i słyszeliście przed chwilą. Wszystko, co tutaj zrobiłem, było banalnie proste. Podanie tylko podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail lub numer telefonu i praktycznie to wszystko. Przez cały proces można przejść w ciągu 2-5 minut i poradzi sobie z tym każda dorosła osoba. Mi już nic innego nie pozostało, jak tylko czekać na kuriera, a następnie zalogować się do sklepu FM World i wykorzystać swój cashback o wartości 450 zł na świetne produkty, które się w tym sklepie znajdują. Dodam jeszcze tylko taką ważną informację, że Twoje cashbacki zostaną przyznane na Twoje konto w sklepie po opłaceniu pierwszej faktury za telefon. A potrzebne linki do utworzenia konta i złożenia zamówienia znajdują się w opisie tego filmu. Na sam koniec możesz jeszcze zajrzeć do swojej skrzynki pocztowej, bo dostałeś tam kilka maili z podsumowaniem Twojego zamówienia, także zapoznaj się z tymi mailami. Tymczasem u mnie upłynęło już kilka godzin od złożenia tego zamówienia, ale jest to jeszcze w ten sam dzień i otrzymałem już informację od FM Mobile, że uprzejmie informują mnie, że moje zamówienie jest obecnie weryfikowane, a o jego przebiegu poinformują mnie w następnej wiadomości. Następnie po jakiejś pół godzince czy godzince znowu dostałem kolejną informację, że moje zamówienie zostało już pozytywnie zweryfikowane i następnie powiadomią mnie o nadaniu przesyłki i po jakiejś pół godzince, znowu może godzince, dostałem kolejną informację, że informują mnie o tym, że nadali już przesyłkę zgodnie z moim zamówieniem. Także wszystko odbyło się błyskawicznie, a na dodatek dostałem już maila od firmy kurierskiej z numerem nadania mojej paczki, także jestem pod wielkim wrażeniem, jak to wszystko bezproblemowo i płynnie przeszło, także jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Twoje doświadczenia z firmą FM Mobile będą takie same. W tym wideo poradniku to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że Ty również przejdziesz do FM Mobile i skorzystasz z tej bardzo dobrej oferty. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich wideo poradników i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!